raześ to bywał? Kupiłek se chałupę. A skądeś miał dudki? Dostałek w kredyt unii. A to tobie dali? Hehe, bo wszystkim pożonym dają. Kiedy chcesz więcej wiedzieć, to pytaj się w każdym kredyt union świętego Stanisława i świętego Kazimierza. Albo za 416-537-2181. Kiedy idzie o dolary, to ino kredyt union. Haj! Z Piastem polecieć możesz wszędzie. 100% satysfakcji. Ceny? Sprawdź najpierw u nas. Biuro prawne Iwony Ganczak specjalizuje się w kupnie i sprzedaży nieruchomości, w prawie rodzinnym, w sprawach spadkowych, testamentowych i notarialnych. Zapraszamy do biura w Mississaudze przy 204 Queen Street South. U nas Twoje sprawy są w pewnych rękach. Polski Zakład Samochodowy Max Garage dokonuje wszelkich napraw elektrycznych i mechanicznych. Specjalizujemy się w naprawach automatycznych skrzyń biegów. Max Garage, 5 Tupper Avenue w Etobicoke, tuż obok skrzyżowania ulic Kipling i Horner. Big Boys with Cool Toys. Szeroki wybór zdalnie sterowanych modeli, części zamienne i akcesoria. Helikoptery, samoloty, rakiety, pociągi, łodzie i statki. Największy tego rodzaju sklep w Kanadzie znajduje się na plaży przy restauracji Orbit po przeciwnej stronie Starski Wine w Mississaudze. Window Gallery Decor. Pierwszy sklep z polskimi firankami w Kanadzie. Setki bajecznych kolorów i wzorów firanek, zasłon, paneli, obrusów i bielizny pościelowej. Gotowe wyroby i wzory oraz możliwość uszycia dekoracji okna według Twojego pomysłu. Z okazji kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II sprawowane były msze święte dziękczynne oraz w hołdzie obu papieżom odbywały się różnego rodzaju uroczystości i imprezy. Wśród zarejestrowanych przez nas kilku tych wydarzeń był także zorganizowany przez Katolickie Radio Rodzina koncert, który pod patronatem honorowym duszpasterza archidiecezji Toronto kardynała Thomasa Collinsa odbył się 3 maja w Queen Elizabeth Theatre na Exhibition Place w Toronto. Gośćmi honorowymi przyjętego owacyjnie koncertu, którego głównym sponsorem była Credit Union Świętego Stanisława Świętego Kazimierza, byli m.in. prowincjał Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów, ojciec Marian Gill, konsul generalny Polski w Toronto Grzegorz Morawski, poseł federalny Władysław Lizoń, przedstawiciele Kongresu Polonii Kanadyjskiej, duchowieństwa polonijnego i kanadyjskiego, a także minister zatrudnienia, rozwoju społecznego i wielokulturowości Jason Kenney, który podobnie jak podczas odprawionej tydzień wcześniej mszy świętej w parafii świętego Maksymiliana Kolbe podzielił się swoim świadectwem wiary. Dodajmy, że minister Kenney nawrócił się właśnie za przyczyną świętego Jana Pawła II. W koncercie prowadzonym przez Martę Więcko wystąpili znakomite trio tenorów, kapłanów z Irlandii The Priests, śpiewaczki Maria Knapik i Susan Hukong Taylor, młodzi, niezwykle utalentowani wykonawcy Ania Wójcik, Jakub Skiba i Tiffany Yang, chór oraz orkiestra Toronto Symfonietta pod dyrekcją Macieja Jaśkiewicza. Odnotujmy, że 120-osobowy chór złożony był z członków następujących chórów: Gloria Dei ze Scarborough, Quo Vadis z Brampton, świętego Marka i Jana Pawła II z Toronto oraz działającego przy Uniwersytecie Ryerson Oakham House Choir. Posłuchajmy fragmentów kilku utworów, podczas których na ekranie wyświetlano przygotowane przez Katolickie Radio Rodzina materiały filmowe prezentujące życiorys i posługę papieską świętego Jana Pawła II, jak i cytaty z jego homilii lub wypowiedzi. Thank you.
lose its taste. No usefulness has light if it's hidden away.